Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest piątek, 3 grudnia. Dzisiaj w liturgii Kościoła obchodzimy wspomnienie świętego Franciszka Ksawerego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, stają przed Jezusem dwaj niewidomi i głośno wołają: ulituj się nad nami, Synu Dawida. Jezus pyta: czy wierzycie, że mogę wam to uczynić? Kiedy potwierdzają, że tak, wówczas Jezus mówi: niech wam się stanie według waszej wiary. Ci dwaj niewidomi, kochani, przychodzą do Jezusa, dlatego że wiedzą, że sami nie mogą sobie pomóc, nie mogą siebie nawzajem wspierać, chyba że w jakiś sposób podtrzymywać siebie na duchu. Przy tej okazji, kochani, przypomina mi się takie opowiadanie o pewnym Indianinie, który rozmawiał ze swoim wnuczkiem i zadał mu takie pytanie: jak myślisz, kiedy kończy się noc, a rozpoczyna się dzień? Wnuczek próbował swoich sił i mówi: dziadku, to może wtedy, kiedy można odróżnić drzewo owocowe od drzewa leśnego? No nie, nie wtedy. To może wtedy, kiedy można odróżnić psa od owcy? No też nie wtedy. Wnuczek nie miał żadnego pomysłu. Wtedy dziadek powiedział: kończy się noc, a rozpoczyna się dzień wtedy, kiedy patrzysz w twarz drugiego człowieka i widzisz w nim brata, siostrę. Jeśli patrząc w jego twarz nie widzisz brata lub siostry, to tak naprawdę wciąż jesteś w mroku, wciąż jesteś w ciemności. Kochani, kiedy spotykamy się z Panem Jezusem, to zaczynamy zupełnie inaczej widzieć. Często zdarza się, że nasz wzrok jest chory, dlatego że widzimy tylko czubek własnego nosa, albo na przykład widzimy tylko ekran swojego smartfona, albo na przykład widzimy tylko swoje własne sprawy, natomiast nie widzimy drugiego człowieka. Czasem zdarzy się, że widzimy tylko zło w drugim człowieku i w tym świecie, nie widzimy dobra. Pan Jezus przychodzi nam z pomocą i chce uzdrowić nasz wzrok, abyśmy w sposób prawidłowy mogli widzieć. W spotkaniu Pana Jezusa z tymi niewidomymi bardzo ważnym elementem jest wiara. Jezus pyta: czy wierzycie, że mogę wam to uczynić? I również kiedy my mamy odzyskać wzrok, wzrok wiary, mamy zobaczyć, jak Pan Bóg działa w tym świecie, to musimy otworzyć się na tę rzeczywistość duchową. Przypomina mi się taki bardzo ważny fragment z Pisma Świętego, który często jest cytowany podczas spotkań modlitewnych, choćby i ruchu Światu Życie. Gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I ci dwaj niewidomi byli zebrani, Jezus był obecny podczas tego spotkania. I co? I dokonał Pan Jezus cudu. Ich wiara została ożywiona, odzyskali wzrok i mogli prawidłowo widzieć. Kiedy spotykamy się z innymi ludźmi, postarajmy się, żeby w tych naszych spotkaniach był również obecny Pan Jezus. I wtedy będą działy się cuda. Nie będziemy stawiali na pierwszym miejscu szatana, który często chce rozbijać naszą jedność. Chce, żebyśmy gdzieś tam może obmawiali się, obgadywali, oczerniali, stosowali może jakąś plotkę albo jakieś wulgaryzmy w momencie, kiedy chcemy powiedzieć jakiś kawał i chcemy zaimponować innym. Niech Pan Jezus będzie w centrum naszych spotkań. I wówczas okaże się, że nasze spotkania będą nas łączyły i uzdrawiały. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.